Hej, cześć, siemanko, z tej strony Macior, kłania się mapała do samego Kindybała i witam wszystkich bardzo serdecznie w cyklu Bierzemy grę pod lupę, komu się to nie podoba. A niech całuje nas w dupę, wiadomo, mordy. A bierzemy dziś pod lupę taką grę jak Hellblade. Tak więc zapraszam serdecznie do materiału z tej gry. Z gry naprawdę jak na razie dla mnie świetnej, tylko tak na początku jeszcze powiem, że jest to gra studia Ninja Theory. Takiego studia, które sobie zrobiło gierkę jak Devil May Cry czy Heavenly Swords. No i cóż, jak widzicie, tutaj jest to główna bohaterka tej gry, właśnie tytułowa Senua, która wbiła do Hela i szuka Cvela. Nie, no i kurde, wbiła do Hela, ludzie, czyli do wikińskiego piekła i idzie, kurde, walczyć o duszę zmarłego swojego ukochanego, którego tak de facto łeb mamy chyba przypięty tutaj do paska. Mordy, czemu Macior nie nagrasz tej gry na kanał? No nie, nie nagrywam tej gry na kanał, mordy, bo według mnie, wydaje mi się, że jest to historia opowiadana, kurde, żeby ją przejść samemu, przeżyć samemu, a nie, kurde, napierdzielać mordą, patrzeć się w kamerkę i tak dalej. Tak więc gram w nią sam, ale kurde, bierzemy ją pod lupę, czyli pokazuję wam, co i jak w trawie tu piszczy. Ludzie, powiem wam tak, jestem po przejściu jednego bossa, teraz, kurde, idę do drugiego, nazywa się Surt. Gra mocno czerpie tutaj z mitologii, kurcze, nordycko-celtyckiej, można tak powiedzieć? Ogólnie taki wikiński klimat tutaj jest, nordycki, no. I dużo właśnie stykamy się tu z tymi bogami, kurde, różnymi pierdołami, takimi jak Ragnarok. Gra mocno na to stawia, mocno nam o tym opowiada i jest to bardzo fajne, wiecie? Mnie bardzo te klimaty, kurde, jarają. Aczkolwiek jestem laikiem w tych tematach, dużo się tu dowiaduję, co mi się podoba właśnie, dlatego, kurczę, sobie gram. Ale teraz widzę, że znowu muszę gdzieś, kurde, uciekać przed tym ogniem. Drugi raz to mam. No i wiecie, jak nie uciekniemy, no to Senua się, kurde, zadusi. I będziemy musieli to robić jeszcze raz. Ale, kurde, widzimy tutaj jakieś przejście. No i okej, tam widzę już te drzwi, do których musimy dobiec. Mam nadzieję, że dobiegnę, kurde, bo Senua coraz bardziej tutaj jest smagana żarem po dupsku. O Jezus, jeszcze dostałem z jakiejś belki, serio? Dawaj, 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 dawaj. Jest, kurde, udało się. Okej, ludzie, widzicie? Kurde, taki knur nam tutaj coś mówi. Ludziska, jest tutaj walka, jest tu system walki, kurde, no dość konkretny system walki, dość trudne walki. Jeżeli ktoś myśli, że tutaj wbije i pomacha mieczem jak głupi, no to się może przejechać. Ja z tamtym, kurde, pierwszym bossem za czwartym razem knura rozwaliłem, a walka, no walka, kurde, była bardzo fajna. Bardzo przypominała walkę chociażby z tego God of War'a nowego. Taka, kurde, widowiskowa walka, mocno stawiająca na uniki. Kolejna brama, widzicie, do otworzenia, aby dojść do tego, kurde, Surta. Tu są zagadki, też z kuli tego nie nagrywam tej gry. Mocno tu jest, kurde, wiecie, mocno trzeba wytężać główkę czasem, dużo szukania, dużo, wiecie, takiego... No dużo szukania, dużo czasu tracimy na takie pierdoły, na staniu w miejscu, jakby to, ktoś to mógł powiedzieć, że wiesz, a nigdzie żeś nie przeszedł, ty robiłeś tą zagadkę tak długo, a bez sensu się to ogląda. No i właśnie, dlatego, że bez sensu się to może oglądać, dlatego ja tego nie nagrywam na kanał. Ale kurde, jeden materiał możemy sobie z tej gry zrobić. Tu już miałem do czynienia z takimi pierdołami, ona się tu skupi na tym, będzie miała ten wzór i ten wzór musimy gdzieś znaleźć teraz w świecie gry, wiecie? Worship the devourers, insatiable gods of darkness. I come from Eren, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha-De-Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Zabijał, gwałcił i przypalał. Pewnie był wikingiem, co? Man I once was has died. Może to był Ragnar. Even gods you worship can die with you. Kurde, nie wiem czemu, ale ludzie, tak mi się oglądałem Wikingów na Netflixie oczywiście. Tak mi się spodobała ta wiecie, ta jazda z tymi ich bogami, że, no kurde, świetny klimat. I to są, z tego co sobie wyczytałem, to są właśnie takie
lata kurde Ragnara, 790 rok tutaj jest podczas tego, co my tutaj teraz łazimy. Tak więc wiecie, kurde, może spotkamy kurczę Ragnara. Muszę taki wzór znaleźć, czy to zrobiony kurde z drzew, czy z czegoś. Musimy kurde znaleźć właśnie taki kurczę wzorek, więc może się kurde skupię i zaczniemy go kurczę szukać, co? Tylko gdzie go znajdę, nie wiem. Takie kurde M i R, jakby co? I musimy to teraz do czegoś tutaj kurczę dopasować, mordy. Tak więc kurde, idźmy, szukajmy takiego czegoś. Tu widzę już jakieś kurde wejście. Chciałbym jakąś walkę, wiecie? Chciałbym kurczę powalczyć sobie, bo walka naprawdę jest tutaj konkret. Mimo iż mamy tylko mocny atak, szybki atak i tak jakby odepchnięcie czy przełamanie obrony, prędzej bym to nazwał, no to i tak gdzieś tu go znajdziemy, widzicie? Mamy. Jeszcze te jedno musimy tylko znaleźć. Okej. Jeszcze tego jednego musimy znaleźć i będziemy mogli wejść przez tamte drzwi wtedy. A gdzie tego kurde gnoja znajdziemy? Nie wiem. Kurde, gra mi tu wypisała, jak rozpocząłem grę, że takie gówno idzie tutaj po ręce Senui, widzicie? Już mam aż do łokcia, bo zginąłem parę razy, że jak to dojdzie do końca, to śmierć, to i to rośnie, że kurde, gra mi skasuje sejwy. Wiecie, że stracę postęp gry. Tak więc kurczę, no nie wiem. Mordy, co o tym myśleć? No i to musimy dopasować, kurde, ale... Gdzie ja takie coś, kurde, znajdę, co? Ty, może zrobię cięcie, jak to znajdę i tyle. Bo widzicie, i to by było takie nagrywanie, kurczę, z tego, że wiesz, ja tu łażę i szukam takie pierdoły. Jeden to zauważy, kurde, w minutę, jeden w 3 sekundy, a jeden to będzie chodził pół godziny i będzie tego szukał. Taka prawda, kurde, a jeszcze jak się, kurczę, gada. O, tutaj chyba to widzę. Co? Widzicie? Trzeba to tu, kurde, podpiąć. No ja bym to tu podpiął, kurde, pod to. Takie drzewa w X. Może nie z tej strony. Chociaż, kto wie. Takie coś musimy właśnie znaleźć, ludzie, o. Bardzo blisko, co? Takie coś właśnie nas interesuje tutaj. Jedno mamy, kurde, ale jedno to za mało. O. Teraz? A może teraz? O. Tak jest, widzicie? Mamy to. Dobra, udało się. Tak jak mówię, jeden to zauważy, kurde, w sekundę, jeden w godzinę i... I wiecie, ale ważne, że się udało. Idziemy dalej. Zobaczymy, co nas czeka. Być może, kurde, wreszcie walka, co? W której, kurde, odnoszę porażkę, kurde, niekiedy tak sromotną, że aż się płakać chcę. A teraz, kurde, nie grałem jakiś czas. To znowu może być nieciekawie. Tylko ja widzę, że znowu tu będzie ucieczka przed płomieniami, kurcze. I być może będziemy tutaj tak samo, kurcze, ginąć. No bo znalezienie tej drogi nie zawsze bywa łatwe. Skupmy się. Ona znowu sobie to pomaca. No i dobra, kurczę, synu. Uciekajmy, kurczę. Uciekajmy z tego, kurde, miejsca. Tutaj. O kurde. Dobra, jakoś, kurde, idziemy. Tu? Nie, zamknęło się. Czyżby do góry? Co ty tak powoli idziesz? Serio? O kurde, ludzie, widzę, że będzie chyba grubszy szpadel, wiecie? Że nie przejdę, kurde. No idźże, co ty robisz, ty? Laska.
O kurde. Gdzie ja mam iść? Chodź tu. Jest, kurde, ale chyba nie zdążymy, wiecie? Jeszcze walka, mamy, kurde, jednak walkę. Pięknie, blok. Jeszcze jeden, kurde. Jeszcze dwóch. No to ludzie, musimy się tu skupić. Te głosy nam czasem podpowiadają, że mamy uwalać, że mamy przeciwnika za sobą. Dobra. Spowolnienie mam takie, zdobyłem to po ostatnim bossie. Bardzo fajna sprawa. I tu widzę, kurde, następnego frajera, dawaj no. Ach, kurde, za szybko blok wcisnąłem. Okej, kurde, po walce. Tu mamy to wejście. Dawaj, 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 Senua. Tak więc troszeczkę walki, byście widzieli, ale to troszeczkę, to jeszcze w takim miejscu, gdzie... No nie dokładnie to widać, co? A może dojdziemy do bossa? Good. Let it collapse. And have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime! My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No. Słyszycie, kurde, nie? Jakie jaja się dzieją w jej główce. No Senua po kolei, kurde, w głowie to nie ma. Delikatnie mówiąc. Okej, okay, idziemy sobie tutaj. Szkoda, że ta walka wyskoczyła w takim miejscu, a nie innym. Znaczy fajnie, że wyskoczyła, bo walczy mi się tu świetnie. Ale kurde, żeby wam pokazać, o, na przykład jak teraz w takim świetle. Rozumicie, nie? Mordy. W takim świetle, żeby wam to pokazywać. Bo naprawdę walki, kurde, robią wrażenie. Tam mamy, kurczę, kolejne drzwi, widzę. I pewnie kolejna ucieczka przed, kurde, płomieniami. A widzę, że te ucieczki robią się coraz bardziej wymagające. Z takich kamieni, nie wiem, czy je mogę nazwać runicznymi, czy nie runicznymi. Pal licho, dowiadujemy się właśnie o tej mitologii tutaj. Jest to piękne. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open. And Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. No nie będą, bo ja tego Surta rozwalę. Ja tu zrobię porządki w tym, kurde, Helu. Hel to jest chyba Hel, nie? Nie. Hel? Nie wiem, jak to się wymawia, wiecie, odmienia. Helu, Hela. To jest te wikińskie piekło, nie? Tu mogę sobie to otworzyć, znając życie. Tak jest. Kurde, ale mnie pali rura, ludzie, miałem sobie zrobić kawę do tego nagrania. Ale zapomniałem, kurczę, i idę na suchara, wiecie? Idziemy na suchara. O kurde, zobaczcie się, kolejne szukanie, kurczę. Pierdło, ale tym razem mamy aż 3 symbole do znalezienia będą. Tak więc fokusujmy mordę. Co mamy? Literkę P. Taki kurczę krzyżyk i tak by jakby... Tu mamy już jedną. To bym tu podpił, halo panie, pod to normalnie jak nic. O, albo tu, nie? Gdzieś tu będzie, może, wiecie? Tu mamy to jedno. A, ale dobra, muszę tam do środka wejść. Okej. Okay. Musimy wejść do środka i wtedy to zrobimy. Jak to nie, kurde? What the fuck? What the fuck? Widzicie? Kurde, nie tak hop-siup, no, nie tak hop-siup. Być może stąd. Tak jest. Okej, okay, jedno znalezione.
Jeszcze kurde dwie te literki P. Jedna z takim przedłużonym ogonkiem jakby. Tak więc kurczę co, szukajmy, nie? Storty ciao, zobaczcie się, no bo jesteśmy w piekle jakby nie było, kurczę. Wikińskie piekło, ludzie. A do Niflheim jeszcze, też tu była mowa. Niflheim to chyba jest też jakiś rodzaj piekła, ale takiego znowu z mrozem. Tam trafiają chyba wikingi, które nie wiem, jak jakby w ramy nie zdążyły złapać za miecz. Tak mi się wydaje. To mamy przesłuchane, tak? Tak jest, to żeśmy słuchali, ale nie zaszkodzi jeszcze raz. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Tam widzicie? Na drzwiach już ten jeden symbol jest dodany. O, i tu gdzieś będzie kurde kolejny. Widzę, że tutaj trochę mi ułatwiają z tym. Tu już widzę nawet. Trochę mi ułatwia sprawę te, wiecie, te kolorowe ikonki takie, co się tu pokazują. No i jeszcze tego kurde gnoja musimy znaleźć. Być może z tej wieżyczki, co? Z tej ambony. Tak jest, tutaj już widzę, kurde, znowu pokazują się te ikonki tego znaku. Tak więc dziewczyno i chłopako, szukaj tego znaku. Aha, czyżby tu? Nie. Gdzieś musimy coś kurde zrobić, wiecie? No tutaj tego nie podepnę. Tam patrzcie się, mamy konia trojańskiego jakby. No ale dobra, ja się skupię kurczę tutaj. Na znalezieniu tego kurde gnoja, wiecie? Bo go nie widzę jak na złość. To? Nie. To nie. Myślałem, że ten patyk jakoś kurde przestawimy sobie. A może właśnie i tak jest. O. Widzicie? Kurde, nie takie wcale super proste. No ale nie też jakieś mega trudne. Ale kurde, sprawiające przyjemność, jak się już to znajdzie na pewno. Dlatego to jest gra, mi się wydaje, żeby sobie samemu to ogrywać i czerpać radochę i z tej kurde opowieści tutaj, ogólnej fabuły gry, jaką jest opowieść Senuły, jak zarówno i uczyć się tej mitologii trochę tutaj, która jest naprawdę ciekawa według mnie. Ale to tak jak mówię, kto co lubi. Ludzie, idziemy dalej, kurczę. Co tam nas czeka, nie wiem, ja chcę walkę, kurde, ja chcę jakąś, kurde, fajną walkę. Kurde, kolejna ucieczka przed płomieniami. Okej. Dawaj. Pomaca sobie. To obstawiam, że to się dzieje w jej główce, wiecie? No i dobra, kurde, spiżdżando. A, tu mamy, widzę, bliziutko. O kurde. Serio, podpaliło mnie to? Tu jest jakaś, kurde, walka, co? Czaisz to, mordo? Ja pierdziele. Niezłe jaja, co? Patrzcie. Że co, że zdechłem? Że tak po prostu? Czy to znowu jej się przewidziało coś?
Nie mam pojęcia, ludzie. Ale nie, coś mamy dalej, okej. To w jej głowie chyba znowu coś się tam kurde roiło. Darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. Jakby była na jakimś przesłuchaniu, u czubka, nie? Ale też dobrali tą aktorkę, kurde, gębą świetnie do tego. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. To jej kurde ukochany mówi? I will come back to you. I promise. Come on. No i kurde walka z bossem, ludzie, jeszcze mamy bossa na dzień dobry. A raczej na do widzenia i nie wiem, czy ja go przejdę przy was. Bo kurde, będzie trudnym knurem pewnie, co? Ja pierdziele, dobra ludzie, mamy walkę, kurde. No dobra, przynajmniej zobaczycie sobie walkę, kurde, z bossem. Poznać jego kurde ataki. O kurde, co robi? Dobra. Dawaj go w plecy, spowolnienie kurde. Jedziemy kurde komucha. Okej. On coś kurde robi. Dobra kurde, powstrzymałem coś. Okej, obrona. Ale za późno, wiecie? Teraz też za późno. Widzę, że on kurde się jakoś poweruje tutaj, kurczę, co? Mogę spowolnić czas, ale jeszcze tego nie chcę robić. Okej, obrona. Teraz kurde, dawaj go. No biegnij do niego, co ty robisz? O, ale zebrał. Kurde, teraz płonie gnój. O kurde, nie mogę go dotknąć. Może trzeba czekać, aż zgaśnie, wiecie? No pierwszy raz się bije z tym przeciwnikiem. Dawaj go. Dobra. Stary, nie wiem co ty robisz, kurde, ale nie podoba mi się to. Znowu się podpalił, kurde, komuch. Ajajajajaj. Chyba ginę, co?
Teraz, dawaj. Okej. Muszę przeczekać po prostu, aż będę mógł, kurde, robić ten unik. Znaczy, to jest spowolnienie. Dawaj go. Dawaj go, kurwa, nie ma tutaj jakieś czarowanie, kurde. Panie, nie czas na czarowanie. Znowu się, kurde, komu chce podpalić, co? No, wtedy jest najgroźniejszy, tak jak właśnie teraz. Musimy, kurde... Musimy omijać, kurde, tych ataków. Ajajaj! Zginąłem. Nie. Okej, kurde, nie wiem, ludzie, jak go pokonać, bo już czwarty raz tak to zrobiłem. No ale teraz ledwo ten przeżył, kurde, te jego podpalenie. Dawaj to. I tak czułem, że jak on tym pierdolnie, to nas zabije, wiecie? I teraz całą walkę, człowieku, od nowa musisz robić. W tej postaci jest najłatwiejszy chyba, bo możemy go nadupcać, no. Ajajajajaj, teraz zginę od razu, kurde. Dobra, dawaj go. On jest za duży miecz ma, żebym ja mógł go, kurde, kontrować. za duży miecz ma, wiecie? Trzymaj. Dawaj go. Ale powiedzcie, fajnie to wygląda, co? Pięknie. Trzymałem to na to, kurde, gnoju. Okej. Uderzaniem go nabijamy sobie to skupienie. Ale kurde, zostałem w mordę. Słyszeliście? Ona powiedziała, zostań daleko od niego, bo się pali. Teraz muszę go powstrzymać, mówią do mnie te głosy. No coś pięknego, kurczę. Trzeba słuchać tych głosów. Ciekawe, ile razy muszę go tak powstrzymać, co? Pięknie, kurde, ale teraz dostał. Patrzcie na to, mordo, rozwaliłem go? Za drugim razem? Rozjebaliśmy surta, chyba wam powiem. I otwarta furta. Jest, kurde, pokonałem gnoja. No i zajebiście, ludzie. Widzieliście walkę z bossem chyba, nie wiem, jak to tu nazywać, z mini bossem. Pewnie będą coraz mocniejsi, coraz silniejsi, ale ten był słaby. To tamten pierwszy był ciekawszy. Dokładnie, jeszcze trudniejsze walki przed nami będą, nie? Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my... To ja dopiero pójdę do tego helu, tak? To ja nie chodzę po helu. Ja już się tu zaczynam gubić, ludzie.
life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have, to find your answers, your quest. Dobra, ludzie, ja będę stawał twarzą w twarz z koszmarami tutaj, ale to tyle na ten materiał, co chciałbym wam pokazać. Wydaje mi się, że bardzo fajnie uchwyciłem moment. Uchwyciłem to chyba bardzo fajnie, co ta gra oferuje. Mogłeś zobaczyć sobie, kurczę, te otwieranie drzwi, tutaj to, co dzieje się w głowie Senui, walkę, kurde, nawet z bossem. Ja ich będę sobie nazywał bossami i tyle, bo mogę. No i kurczę, co? Bierz się za tą grę, człowieku, i graj, bo naprawdę jest świetna. Jest świetną, kurde, gierką to jak na razie. I obstawiam, że już tak będzie do końca. Bardzo, kurczę, podoba mi się ta gra. Jak rzadko, kurde, zachwalam gry, tak ta mi się podoba. No, kurde, przezajebiście. Ta historia opowiadana i ta mitologia, no to jest dla mnie, kurde, cymes perła. Tak więc żegnam się z wami trzema posama jaja ukonami. Senua nie chce pokazać swojego ryja do kamerki. A widzicie, nie chce, to niech nie pokazuje. Tak więc to tyle na ten materiał z cyklu Bierzemy pod lupę. Jak ci się podobało, to wiesz co robić. Najlepiej zapierdalać na Allegro i kupić sobie grę. Tak więc żegnam się z wami jeszcze raz trzema posami jajokonami i standardowo życzę wam miłej reszty dnia. Trzymajcie się tam ciepło, jak za piecem u Surta. Pa, pa.